Nie, dziś to zdecydowanie jestem rozczarowany nawet tym finiszem. Ekipa zrobiła dobrą robotę dla mnie, rozprowadzenie już na 15 km do mety byliśmy cały czas z przodu. Oczywiście no wiele ekip tam napychało i była tak zwana wielka kolarska pralka w tych ostatnich 3 km. Troszkę tam zgubiliśmy pozycję, później Alan Banaszek dobrze wyszedł do przodu, niestety ja nie pojechałem za nim, zablokował mi jeden z zawodników. I na kilometr, półtora do mety byłem jeszcze, nie wiem, z 20 pozycji, sam przeszedłem do przodu do 10 miejsca i w tym zakręcie niestety wchodziłem od lewej strony, zawodników wyrzuciło troszeczkę, dość mocno tam zhamowaliśmy, później było ponowne rozpędzenie, ja też się sam w sobie pogubiłem, nie wiem co się stało tak naprawdę. Powietrze ze mnie zeszło w tym zakręcie, kiedy wiedziałem, że zahamowaliśmy na tyle mocno, że straciłem szansę na walkę o zwycięstwo, a głęboko w to wierzyłem, że jest szansa na tym Tour de Pologne powalczyć o wygraną etapową, o top 3, a tutaj widziałem, że jakby to odjechało i niestety, myślę, że top 10 to dzisiaj na pewno było w zasięgu, bo byłem dość wysoko w tym zakręcie, natomiast no później jakby głowa nie wytrzymała tego rozczarowania i no jestem rozczarowany i tym bardziej taka złość jest sportowa, bo zespół zrobił dobrą pracę dla mnie, a ja tego nie wykorzystałem i tak naprawdę dla nas top 10 gdzieś już jest dobrym rezultatem na takim wyścigu. Mogliśmy mieć to dzisiaj tak naprawdę w tych rezultatach, a niestety tego nie ma i no jest rozczarowanie. Natomiast tak troszeczkę na rozluźnienie, bo też staramy się słuchaczom przybliżać nieco tej kolarskiej kuchni. Czym jest kolarska pralka? Bo takie ładne określenie tutaj użyłeś. Tak, no to wszystko się dzieje na ostatnich kilometrach, gdzie ten peleton się kotłuje. Zawodnicy ciągle zmieniają swoje miejsca, pozycje. Z przodu widzimy coraz to nowe koszulki. Czasami są typowe lead-outy. Dzisiaj takich typowych lead-outów nie było. Mieliśmy kilka grup na początku. W tych ostatnich 3 kilometrach myślę, że 5-6 ekip się przewinęło i żadna ekipa nie miała takiego swojego mocniejszego rozprowadzenia. No i właśnie o tym się mówi, że to jest taka pralka, gdzie ci zawodnicy się kotłują, cały czas wymieniają pozycjami, gdzieś te pociągi są rozbijane i dużo się dzieje.